Biała wstążka to symbol walki z przemocą w rodzinie. Biała wstążka to również tytuł etiudy, która opowiada o tym, z jakimi problemami spotyka się niejedno dziecko z rodziny dysfunkcyjnej. Alkoholizm, przemoc fizyczna i psychiczna, a co za tym idzie strach o własne zdrowie, a nawet życie swoje i innych członków rodziny. Nierzadko dziecko sygnalizuje dorosłym, że nie czuje się bezpiecznie we własnym świecie. Niestety, dorośli, przytłoczeni nawałem spraw i obowiązków, nie potrafią dostrzec tych sygnałów lub je bagatelizują. Wystarczy tylko jedna pomocna dłoń, by uchronić dziecko i jego bliskich przed tragedią, by dać rodzinie nadzieję na lepsze życie. Ta jedna pomocna dłoń może mieć jeszcze jedną moc. Dar przyciągania kolejnych ludzi chętnych nieść pomoc potrzebującym. W naszej etiudzie z elementami tańca i teatru cieni również pojawiają się dobrzy ludzie. Choć początkowo pozostają obojętni na krzywdę dziecka, nie zauważają drastycznych scen rozgrywających się na jego oczach i nie słyszą jego wołania o pomoc, to jednak w odpowiednim momencie, pod wpływem równie wrażliwych ludzi, otwierają swoje serca i ratują rodzinę przed tragedią. Lawina pomocnych dłoni przyczynia się do tego, że w scenie finałowej wszyscy, matka, ojciec i dziecko, pojawiają się znów razem, szczęśliwi, zdrowi i bezpieczni.